Projekt Inkubator Inicjatyw, realizowany przez Stowarzyszenie Wartko, umożliwił mi realizację też swojego projektu pod nazwą Wachlarz Możliwości. Sam udział w Inkubatorze Inicjatyw był dla mnie bardzo owocnym czasem. Otrzymałam pakiet wiedzy bardzo praktycznej, profesjonalnej, dotyczącej organizacji pozarządowych, ale także poznałam wiele wspaniałych ludzi, którzy właśnie w tym regionie tutaj działają na różnych polach, w różnych środowiskach i tworzą wspaniałe rzeczy. Chcę się im. To też jest dla mnie taką motywacją do tego, żeby działać. Sam mój projekt Wachlarz Możliwości, który właśnie zrealizowałam dzięki inkubatorowi, dzięki osobom zaangażowanym ze Stowarzyszenia Wartko, był skierowany do młodzieży gimnazjalnej z mojej małej miejscowości Leśnica Groń, z której pochodzę. Projekt polegał na 6 warsztatowych spotkaniach, które były bardzo odmienne. Od stycznia do czerwca młodzież raz w miesiącu miała możliwość za darmo uczestniczyć właśnie w tych warsztatach. Warsztatach muzycznych, warsztatach fotograficznych, warsztatach tanecznych, warsztatach rysunkowo-malarskich, warsztatach dotyczących gier bez prądu, gier planszowych, a także koncertu zespołu Rymcerze. Udało mi się ściągnąć zespół Rymcerze z Warszawy, którzy przyjechali do takiej właśnie małej miejscowości Leśnica, którzy śpiewają hip-hop chrześcijański. No było to wielkie wydarzenie i z dużym udziałem właśnie młodych ludzi. Tak naprawdę założeniem tego projektu Wachlarz Możliwości było rozwój pasji wśród młodych ludzi. Było pokazanie im, że można spędzać wolny czas w mojej miejscowości, na takiej małej miejscowości, w różnoraki sposób i nie trzeba wiele. Było też takie zaszczepienie w nich chęci rozwoju na różnych polach. Mogli sobie wybrać, co tak naprawdę interesuje i w czym chcieliby się rozwijać. Udało mi się poprzez realizację tego projektu Wachlarz Możliwości zaangażować dyrekcję szkoły w naszej miejscowości, która udostępniła salę gimnastyczną, była ze mną w stałym kontakcie, a także naszą gminę Bukowina Tatrzańska, która wsparła mnie finansowo z programu profilaktyki uzależnień. Oprócz tego otrzymałam także dofinansowanie właśnie z inkubatora inicjatyw, dzięki którym mogłam zrealizować też catering. Do mojego projektu zaangażowałam także moich przyjaciół, którzy pomogli mi to realizować. W jaki sposób? Moja koleżanka przygotowała ankiety, opracowała je, które poprzedziły tak naprawdę mój projekt. One miały jakby pokazać brak możliwości spędzania wolnego czasu w mojej miejscowości. Miały być też zachętą dla tej młodzieży, żeby wzięli udział po prostu w tym projekcie, żeby przychodzili na warsztaty. No i jeszcze oczywiście tutaj wspomnę o Dawidzie, który przygotowywał wszystkie plakaty, który je uzgadniał ze mną i który rzeczywiście prowadził ten marketing i tą reklamę w mojej miejscowości. W warsztatach brało udział od 25 do 7 osób. Były naprawdę bardzo dobrym czasem. Prosiłam profesjonalistów z każdej dziedziny. Cieszę się, że brałam udział w tym projekcie, że pomimo takiej ciężkiej pracy przez ten pół roku ostatnie, no widzę owoce tego. Widzę owoce też u samej siebie, kiedy ja się rozwinęłam, a także widzę owoce w tych dzieciach, które rzeczywiście brały udział w Wachlarz Możliwości. Dziękuję.